Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak sprawdzić laser 360 stopni. Dobra, słuchajcie, do wykonania takiego testu w warunkach domowych możecie użyć jakiegokolwiek dowolnego miejsca, które jest nieruchome, czyli możecie postawić urządzenie na parapecie, możecie skorzystać z podłogi, tylko będzie trochę mniej wygodnie. My mamy do tego celu specjalnie przerobiony statyw z taką podstawą, która jest idealnie wypoziomowana w tym momencie. I aby sprawdzić, czy laser 360 stopni jest dobry, nie używajcie do tego poziomic, bo nie wiecie, czy ta poziomica dobrze pokazuje. Nie używajcie też drugiego lasera, bo też nie wiecie, czy on dobrze pokazuje. Więc jedynym wynikiem testu laser porównany do lasera jest to, że nie pokazują identycznie, ale wcale nie wiadomo, czy ten pierwszy pokazuje dobrze. Dużo prostszą metodą w przypadku laserów 360 stopni jest włączenie sobie urządzenia, odblokowanie go. Wyłączymy sobie ten pion, bo on nam jest kompletnie do niczego niepotrzebny. I teraz tak, tam na końcu mamy naszą kartkę pomiarową. To została nam jeszcze z filmów, gdzie testowaliśmy sobie grubość linii. I pójdziemy zaznaczyć zaraz pierwszy punkt. Później obrócimy laser o 180 stopni, zaznaczymy drugi punkt. Obrócimy laser o 90 stopni, zaznaczymy trzeci punkt. I raz jeszcze o 180 stopni. Obrócimy, mamy wtedy tak naprawdę cztery strony lasera, wynik mamy po jednej stronie, a odległość od tego statywu do tamtych drzwi na korytarzu to jest 10 metrów, więc sprawdzimy 10 metrów w jedną, 10 w drugą. Będziemy mieli tak naprawdę wynik na 20 metrach. Jeśli nie macie 10-metrowego korytarza do dyspozycji, tak jak my, możecie taki test przeprowadzić na 5 metrach. Wtedy 5 metrów promienia da nam 10 metrów średnicy. Każdy producent podaje tak naprawdę dokładność pracy urządzenia na 10 metrów średnicy właśnie, więc tutaj mamy dwa razy więcej. Więc idziemy za chwilę, pozaznaczamy te punkty, pokażę Wam, jak te punkty wyglądają, a później pokażę Wam jeszcze prostą sztuczkę tego, jak sprawdzić sobie pion. No i dobra, wykonaliśmy cztery te pomiary, tak jak mówiłem, czyli mamy pierwszy obrót o 180, obrót o 90, obrót o 180. Z czterech stron mamy zmierzone i odległość pomiędzy tymi kropkami, no tutaj mamy papier milimetrowy, więc ona jest wręcz perfekcyjnie łatwa do wychwycenia. No tutaj mamy na dobrą sprawę milimetr błędu w przypadku tego lino L6, które wzięliśmy do tego, aby Wam pokazać, jak sprawdzić. Mamy milimetr błędu na 20 metrach, więc to jest petarda. I jeszcze jedna sztuczka, jaką możecie użyć na budowie. Tutaj wisi, zamocowany do sufitu, pion sznurowy. Czyli tak naprawdę grawitacja wyznacza nam idealny poziom. Najprościej z 5 metrów użyć wiązkę pionową, która będzie świecić na ten pion i zobaczyć, czy ona się nigdzie nie odchyla pomiędzy sufitem a podłogą. Idziemy wpasować się w ten pion. No i zobaczcie. Wpasowaliśmy wiązkę pionową na sznurek od dołu do góry. Wiązka przebiega w taki sam sposób. Nawet zawsze ten cień, który powstaje za sznurkiem, jak urządzenie zaczyna wskazywać źle, to po prostu widzimy też po tym cieniu, który tworzy sznurek. Tutaj jest wszystko w jak najlepszym porządku. I to jest najprostsza metoda na sprawdzenie sobie, czy to w domu, czy na dowolnej budowie. Jeśli nie macie pionu sznurowego, ciężka śruba, sznurek, zaczepcie do czegoś, nie wiem, nawet do firanek tam, do karnisza, o, tego słowa mi brakło. Zaczepcie do karnisza żonie na chwilę, zróbcie sznurek od góry do dołu w jakimś dłuższym pokoju i zweryfikujecie sobie grawitacyjnie, czy to urządzenie pokazuje poprawnie i dopiero jeśli taka inspekcja wykazuje jakieś nieprawidłowe działanie, wtedy jak najbardziej laser nadaje się do kalibracji lub do reklamacji w zależności od przypadku. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału. Do zobaczenia. Cześć!